Teraz zostało kilku. Łowcy. Pogromcy brudów tego świata. Wiedźmini. Stworzeni do zabijania. Pośród nich legenda. Ten, którego zwą Białym Wilkiem. Geralt z Rivii. Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3, Dziki Gon. Kontynuujemy nasze tutaj poczynania. Ostatnio udało właśnie się tu wydostać. Jesteśmy tu w wieś Lutnik. I będziemy się, przeniesiemy się do wieś Konary. Bo to zrobię właśnie teraz. Dobra, idę się przenieść tam. Ale ja chciałem jeszcze zobaczyć tego tutaj handlarza. On jest tam gdzieś z tyłu. Więc zobaczymy tego handlarza jeszcze tam z tyłu. Gdzieś się tam z tyłu poleszał. To jest jeszcze jakieś kwiaty, zobaczcie. Tu jeszcze coś jest. Jakieś kwiatki. Nie wiem, czy one się w ogóle do czegoś przydadzą. Ale zbieram, żeby nie było. To jest jakiś wędrowny handlarz. Witajcie! Pokaż mi swój. On nie ma tu nic za dużo. Też ma to, co ja potrzebuję. Ale one są drogie. Dobra, nie kupuję od niego, bo on ma tu wszystko drogie. Bywaj. Bywaj. Już samemu wolę pozbierać jakieś kwiatki tam. Ja się jej pytam, jak tego pijaka nauczyć rozumu? Jak? Dobra. Lecimy tu. Kwiatek jeszcze. Dobra. Kupiec. Kupujecie co? Pokaż mi. Pokaż mi. Pokaż mi swoje towary. Kurde, też nic nie masz? A lipa. To ostatnio te kupcy to są jacyś tacy, nie wiem. Nic to nie mają ciekawego. Bywaj. Bywaj. Gdzie jest nasz konik? Naprzód! No dobra, biegniemy konikiem. Nic ci kupcy ciekawego nie mają. Więc biegniemy tutaj. Zobaczymy, czy tu coś jest ciekawego. Nie wiemy tego, gdzie to zobaczyć. Patrzcie, jakieś przybłęda. O co tu chodzi? Co tu się dzieje w ogóle? Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. Na czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrikowi w kiszkach złe zaleniło i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest w prostach. I mamy tu opcję dialogową taką, wyleczę Edwiga, a wy stąd idźcie, zapłacę, pójdźcie stąd. Wymagany poziom umiejętności, sugestie 2, możecie już iść, nie mam takich. Poziom umiejętności, a przydałby mi się ten sugestia 2. Wynoście się stąd, was pozabijam. No chyba i pozabijam, co zbiorę te zupy jeszcze od nich. Wynoście się stąd, natychmiast. A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe, ile dostanę za jego oczy. Spokojnie, kurwa! Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. I tak, jak widzicie, miecze też można rozwiązać jakieś problemy. Nie wiem, czy
Tu jeszcze jakiś trup leży? Chyba nie. Dobra, schowamy ten miecz, może jest niepotrzebny. Porozmawiać z guślarzem, ale jak mam z nim porozmawiać? O. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli nazwą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Elegancko. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Co ten guślarz to nam wygaduje za pierdoły? Czekałeś na mnie? Gości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk, i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No, o tym gadać nie za. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać? Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka, koza, uciekła. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Chyba żartujesz. Nie będę biegał za kozą. Nie ma kozy, nie ma wróżby. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Ja pierdolę, że za kozą będę łaził. Nie wierzę. Nie wierzę. Że za kozą będę łaził. Kupią kozy szukać. O, coś słyszymy. Tam gdzieś jest. No to niby ślady idą jakieś, ale... Chyba skąd ten wilk się wziął, go nawet nie widziałem. Tu jest kolejny. Niedźwiedź? Tu jesteś. Kozo, księżniczko, chodź. No chodź. Co za uparte zwierzę. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem.
Chodź, wracamy do guślarza. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Tędy, łaskawa pani. Muszę dzwonić cały czas dzwonkiem, żeby ta koza głupia szła. Nie wierzę po prostu. Gdzieś ty polazła? Niedźwiedź. Uciekaj, głupi zwierzaku. Idziemy z powrotem. Ta głupia jest koza. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Chodź w końcu. Kurde, nawet nie wiem, gdzie teraz mam iść. Tam jest kata guślarza. Dobra. Chodź, kusko. Chodź, chodź, chodź. No chodź. Idzie ta koza, czy nie idzie? Ja pierdolę, łażenie za kozą. Że to jakieś drzewa. No chodź tu. Księżniczka, nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. No i znalazłem w końcu budowę do stanu. Koziu moja, koziu miła. Dobra, dawaj mi tu przepowiednię czy tam wróżbę. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Jakie krwi żywej istoty? Nie rozumiem za bardzo. Dobra, zaraz wrócę. Co on tu robi tej kozie? Szczura. Może być? Wszystko? To koniec? Koniec. Duchy nie powiedziały nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał, może wstydził, może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było, Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie, teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może.
Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy, ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę, tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło, błąka się, zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk, mądry wilk. Złapie porońca, poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. Aimroin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki, pradawny, duchom rasa obca, nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No czasem się brat z bratem i 100 lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. Dobrze słyszałem? Wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj, myślałem, że już zanikł. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A wtedy dopomóc mu trzeba, bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. No i teraz będziemy musieli jeszcze poszukać barona. Do barona byśmy musieli iść z powrotem. Na to wychodzi. A pytanie takie jeszcze do guślarza. Ludzie często przychodzą? Ludzie z wioski często cię odwiedzają? A, no jak ktoś sprawę ma, to przychodzi. A z czym przychodzą? Wszystkich. Jak kto się chce ze zmarłym pogodzić, bo go nawiedza, ale wtedy trzeba do dziadów czekać. Albo jak się komu jakiś zły duch po gospodarstwie panoszy, to wtedy guślarz go wypędza. A jakby chciał od ciebie, no nie wiem, miłosny eliksir? No to bym was do czarownicy odesłał. To nie guślarza rzecz. Dobra. Mam kilku składników do eliksirów. Pokaż, co masz na sprzęcie. O kurde, loma tego, tych sprzętu. Guślarz, ja nie wiedziałem, że masz tyle tego wszystkiego. A to co to jest? Receptura. No to wszystko drogie jest, ja nie mam tyle kasy. Wiecie co, możemy zrobić tak, że ja co nieco posprzedaję. Nowy schemat zamyśniczy. Tu też są, nie? Większy lipsir.
Kamień ruiczny, przebicie pancerza, pierdoły. Ten jeszcze bym kupił, ale nie mam kasy, więc bym musiał coś móc sprzedać. Kurna, zbierałem tych grzybów tu od cholery, sprzedam mu trochę tych grzybów. Aha, one są tanie dosyć. Co mu tu jeszcze sprzedać? Tu mam dużo tych rzeczy takich. No nie są aż takie drogie niestety. No ale się uzbierało ten. Dobra. Te psie sadu to całe sprzedam mu, bo to mi niepotrzebne w ogóle. Wątroba wilka, wątpię, że to będzie mi potrzebne. Dobra. Co jeszcze tu potrzebuję? No teraz kasę zbierałem teraz. Alchemia. O! Białe miód usuwa za ty. No dobra, to też to wezmę. Coś tu jeszcze mogę zrobić, jakiś eliksir, raczej nie. Olej przeciw oleje, petardy, substancje alchemiczne. Wiecie co, ja potrzebuję chyba coś na regenerację. Ale ja nie mam chyba nawet takich rzeczy tutaj. Eliksir. Zwiększa moc znaków. A, możliwe widzenie w ciemności. Spiesze generowania drogi odrennej, no to nie, alkohole. Alkohol? Nie, biała mewa. Tylko jedną w głowie mam. Opiekał 5 gram. Oddajcie sam. Kainie cały dzień. Ja nie mam tu coś na. Zatrucie eliksirami, czasowanie. Jak gnuje żywotność w walce i poza walką. Co mi to potrzebuje? Mutagen z trolla. Wrone oko. Tego nie kupię. Zwiększa limit wagi przedmiotów. Mutagen z pisa. Kurde. Same mutageny tu potrzebuję. Nie mam takich rzeczy. Mikroblokuję te znowu. Zwiększa znos. Nie ma tu nic takiego. Mi się przydało coś, co przyspiesza żywotności w danej walce. Każdego, no to by mi się przydało. Ale mutagen z baby cmentarnej. No nie ma takich rzeczy, to kurde. Skąd ja mam takie coś wziąć? Ty masz to jakieś chemiczne te? Nie masz tu też nic takiego. No nic, bywaj. Bywaj. Nowe receptury tylko mamy jakieś tam. I na tym się skończyło. Porozmawiam z baronem. Sprawy rodzinne. Śledź zadanie, a to panie lasu. Panie lasu, gdzie są? O, daleko. To nawet tam nie idę. To drugie zadanie jednak. Śledź wielen. Sprawy rodziny, lepiej to chyba. Aha, dowiedz się, czy Ciri to jest takie ogólne zadanie. Kurde. Się tu myli wszystko. Przyciski, tyle tych przycisków, że każdy za coś odpowiada. To nie, no to muszę to wziąć. To nie ma sensu tutaj brać jakiejś innej misji teraz. Wszystkie są od poziomu 6.
Tu są jakieś. Tu są zakończone, ok. Nieukończone dwa mamy tylko. A dobra. Zlecenia wiedźmińskie. Tu też na poziomie 6 minimum. Dobra. Zadanie poboczne. To na 5 jest tylko to. Dobra. Musimy się cofnąć jednak do tego. A ja mam w ogóle poziom 6, to ja... Dobra. Rozmawiaj z Boronem, to muszę tam podejść. Nie, wystarczy, że podejdę tu. Tak naprawdę. Pierwsze co zrobię, to zapiszę. Sorry, że tak się motał tutaj, ale... Jednak tutaj nie ogarniam tego za bardzo, jak to co to pierwsze, co się tu wziąć pierwsze. Dalej. Ja. Przeczytaj bez scenariusza, żeby się więcej na temat Brońca. Ale ja już czytałem to kiedyś. Poroniec, poroniec, gdzieś tu był poroniec. Jest gryf, gargulet. A tu jest poroniec. No i porozmawiaj z Baronem. No idziemy tam do tej wioski zobaczyć. A się dziwnie zachowują czasami. Z markami jakimiś ty smarują czy coś. Kochaniuczka, dobrze na noc drzwi zawrzyj, a okna pozamykaj. Kupuję. Pokaż. Pokaż co tam masz za towary. Kurde, nic ciekawego nie masz. Bywaj. Ten drugi jeszcze tu jest kupiec. Może on będzie miał coś ciekawszego. Gdzie jest ten kupiec drugi? Tu jest. Witaj. Kłaniam się. Trudno po... To jak? Rzucę od... Też nic ciekawego nie ma. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że jeszcze się... Spieprzej, jadł. Tam jest kowal. No, wykonuj. A czy po... No, kowal to od razu ma lepiej. Coś tu jeszcze ciekawego mamy. Kamień robi. Dobra, to taki pierdoły, to nawet nie biorę. Bywaj. Bywaj. Nie ma czasu, idziemy tu. No i tutaj. Cyk. O kurde, poli się. Nie mogę zapisać teraz. O. Coś tu się pali. Poli się. Styrta się zapaliła. Ja pierdziele, co tu się wyjebało. Idziemy zobaczyć, co tam się odwala. Pożar! Pożar, zapowiada się na deszcz. Za chwilę. Co tu się odwaliło? Oswin! Gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba do stajni szedł. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz. O kurde. Mam coś na zamrożenie? Identyczne uderzenie. Magiczna pułapka, tarcza, ochrona, jedynie QN.
Bishop. Muszę znaleźć inną drogę. Jak się kłóca? Zaraza. Ogień się rozprzestrzenia. Cholera, ile dymu. Muszę się śpieszyć. Tutaj! Tutaj! Nie mogę wyjść! Chowała się, zwaliła! Idę po ciebie! Gdzie są? Gdzie on jest? To ślepy jestem, czy co? Dobra, otworzymy tu. Mamy bohatera! Masz u mnie za to beczkę liryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nachlał się znowu. Nie rób ze mnie idioty! Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Poczekaj, zaraz ci dojebie! Uciekło od ciebie, tak było? Urasz, chuju! Patrzcie, tłuką się! Starczy tego dobrego. Cieli się odważył baronowi postawił. Stawiam 5 chloron na wiedzie. Patrzcie, tłuką się! Dostał. Musimy porozmawiać. Co ty się odpindala? Siadaj. Sakra. Biły się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwi. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. Jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, wiedźminie, co ty tam, kurwa, wiesz. Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała to takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować?
Mam cię za chuja nie dlatego, że ich nie upilnowałeś, tylko dlatego, że je przepędziłeś. Co? Nie zgrywaj głupka, nie dałeś im wyboru. Anna... Ja... To wszystko nie było tak, jak wygląda. No to słucham, mów jak było. Tylko tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna, powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może zza drzwi. Do pokoju na pewno nie weszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. W zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy je skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki... duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny.
A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Cokolwiek postanowisz, niech moje dziecko więcej nie cierpi. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Wcześniej muszę coś załatwić. Tylko się pośpiesz. A ja? Co mam robić? Wytrzeźwiej. Dobra, mam taką sprawę, ale wiecie co, ja chciałem tu zrobić jeszcze, bo tu miałem jakąś misję jeszcze. Przy okazji. Tu miałem misję jeszcze drugą jakąś. Albo to była misja poboczna? Szukaj wiedźmy. To właśnie to. Śledź zadanie. Idź do kuchni. Było tutaj. Drzewi w dni targowe to na wozach wały sadła leżały. Boczki wędzone, słoniny, kiełbasy czerwone. Dzisiaj mąka z żołem. Tu trzeba zejść. Nie wiem, czy to było tu? Tutaj to jest tak ciemno. Z Małgosią zaraz nie porozmawiamy, tylko wszystko podpierdolę tu. Wszystkie? Ty jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Geralt. No. Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem. Ciri mi powiedziała. Poznajesz to? O ja, mój bączek. Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki. Ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu. Jest wiele wart. Dzięki. Miłej zabawy. Ja się nie bawię. Ja pomagam. Frędzle! Frędzle! Węże! Dobra, idziemy do tego barona jeszcze zobaczyć, co on tam wywijał. A tu mam skrytkę jeszcze. Widzicie? To ja tu może włożę coś. A już tu powkładałem niektóre rzeczy nawet. Włożę po jednym. Może nawet dwa włożę. To jest ten mieczek nawet dosyć dobry, tego tu włożę. Jest dosyć dobry. Ten jest unikat. To można posprzedawać. Jeszcze jakiś tu unikat mamy? Nie, nie mamy chyba tu żadnego unikatu. Ten jest lepszy. Spodnie są lepsze niż te, co mam na sobie. Poziom 11, poziom 13. Bo to są właśnie to, że ja nie mogę ich. Mi tylko zabierają miejsca, a nie mogę ich nosić. To z poziomu 7 coś jest.
Siódmy to bym zostawił na razie, bo ten siódmy poziom to za niedługo będę miał. Dobra. Tak bym na razie zostawił tutaj, nie wiem czy coś jeszcze dołożyć, chyba nie. Jakieś tu pierdoły coś włożyć. Skóra z mojego wilka, to już mam dwie. Dobra, to już nic więcej nie kładę. Czyste srebro, to mam jedno, dobra, zostawmy tak jest. Zapiszemy sobie gierkę naszą. No, zapiszemy może na ten zapis. Idziemy do tego barona zasranego. Pioka jednego. Gdzie jest ten baron? O, tutaj. Jak? Gotowy jesteś? Załatwmy to od razu. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu za mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. Dobra. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. No i idziemy tam. Kilka godzin później. Nie lubię w nocy chodzić. Jeszcze nic kawałek, nie widać. Za mną. O jedy. Idź za baronem. Nadaliście dziecku imię? Nie. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. Aha. To tutaj. Dobra, jesteśmy tu i co? Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Patrz! Weź go na ręce, szybko! A co jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magią. Weź go na ręce, teraz. O kurde. Bogowie miłosierni. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w pobuka. Możesz, kurwa! Gdzie tu się idzie do góry? Muszę iść za nim, bo ja nawet nie wiem, gdzie tu się idzie. Mogłem go zabić, ale... On chciał mieć siłę legend zobaczyć. Masakra, jak to ukrytnie wygląda. Głodne widma wyczuwają porońca. Na grób mojej matki zrób coś z nim! Ależ się wierci. Zaraz mi wypadnie, uspokój go ja! Igni? Tak,
boję się. Dobra. Idziemy, idziemy dalej. Wiecie co, ja może sobie wezmę chleb. Ale albo jeszcze. Co chcesz? Jeszcze, albo jeszcze jedną sobie zjem coś. O, o, coś takiego. Nie, nie zamień, tylko użyj. Ja chciałem to użyć. Ale to jest do dupy. Dobra, to weźmiemy to jabłko. Pieczone jabłko. W sumie może lepiej zwykłe jabłko. Y? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, jutro zmieni się w kłobuka. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Dobra, idziemy, idziemy. Daleko już nie zostało. Pieszyć. No to jazda! Nie mam zamiaru czekać, aż się zejdzie. No dalej! Jeszcze jest jeden. Fury jest jeszcze. Znowu to samo. Bije się jak węgorz, nie utrzymam go. Udało się. Dobra. Przestał. Już jest okej, chyba. Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jak Aneczka chciałaby ją nazwać? Wymyśl jakoś. Pochowajmy go! Miejmy to za sobą! Potem pogadamy! Co, jabłko jeszcze jedno zjem? Co teraz? Powtarzaj na mnie. Na siłę nieba i ziemi. O kurde. Na siłę nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało. Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności.
No i co teraz? Wezwij Kołbuka w miejsce pochówku. Usiądź i zaczekaj. No dobra. Siądziemy i zaczekamy sobie. O północy, następny dzień. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Ale zapierdala ten Kołbuk w ogóle. Tak zasuwa, że ja chyba bym się po konia iść. Chociaż nie, ten też wiedźmi się daje radę. Za jakie grzechy bogowie skarali mnie taką kompanią? Ulewa jak sam skurwys. Matusz! Mogłem zapisać, a teraz już chyba nie będę mógł zapisać, nie? Czy mogę? Mogę. Mogę zapisać, zobaczcie. Dajcie żyć! Kurwa! Gdzie tu mam iść? Wyjście tutaj, stąd, no. Po pierwsze, może miałem koniem. Ja nie mam teraz czasu, nie, się walczyć ze z tymi gównami. Będę w nocy chodzić po prostu za takim dziadostwem. Lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Któraś z nich musiała ją upuścić. Ślady jakieś? Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Może zobaczymy, może się uda coś kogoś tu znaleźć. Nic tu więcej wokół tej chaty nie widzę, naprawdę. Nie, chyba do środka możemy wejść? Nie możemy. O, to już jest trudniej. Te ślady końskie tutaj? Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Idę kupułem. Chcę mi pokazać coś jeszcze. No. Dobra, idziemy za nim jeszcze. Kurwa, w nocy tak chodzenie to nie jest za dobry pomysł, za duchem. No ale nic nie mamy do wyboru tak naprawdę. Ten odcinek będzie trochę dłuższy. Widzicie? Piszę sobie grę jeszcze raz. Będzie ponad godzinę, tak mi się wydaje, że będzie trwał. No i jeden taki dłuższy odcinek chyba nie zaszkodzi, tak mi się wydaje. Dalej, dalej, dalej. To jakieś potwory znowu. Tu pojadę miały używanie. I tak warto się temu przyjrzeć. No chodź. Powinienem zbadać to końskie trupy. Zaraz badam, tylko po pierwsze podniosę te wszystkie te rzeczy po tych dziwnych rzeczach. Nie wiem co to było w ogóle.
te potwory. Tu jeszcze. Tam jeszcze są jakieś drzewka czy coś. Idę tutaj zobaczyć, co to jest. Co my tu mamy? No co my tu mamy ciekawego? Kości. Kości już tu chwilę leżą. Siodło. Nadgryzły siodło? Trupy jady robią się coraz bardziej żarłoczne. Żebra. Ślady wielkich szponów. Na pewno nie należały do trupojadów. Nogi. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. I łeb. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Niedźwiedź. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Jabłko sobie zjem, żeby szybciej mi się regenerowało. A sok jabłkowy? Co mi tutaj jest sok jabłkowy? Mi się teraz sok jabłkowy tutaj... Niby też, nie? Taka fajna regeneracja. Może piwo tu weźmiemy sobie. Chyba znowu jakieś wilki jebane. No dobra. Jeszcze więcej jakichś wilków tu mi leci zaraz. Wezmę sobie browara na odwagę. Może mi zamruczyło trochę. Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. Co tu jest? A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, bo panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. No, mały, kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca. Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na Brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... Nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno tak, że na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle i stąd nie zowąd zerwał się wicher, myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło.
Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Jakie znaki? No, takie jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie. Zimne wody mnie zlały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu rwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda, aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię, co w mojej mocy. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Dobra, więc zostało mi porozmawiać z Boronem o jego rodzinie, ale to chyba będziemy w kolejnym odcinku rozmawiać na ten temat z nim. W sumie jak jestem blisko, to jeszcze może podlecę tutaj na szybko. Już jest noc, więc ja bym wolał się przemedytować tu trochę. Więc zrobimy tylko szybką medytację. Do rana. Zapisz grę, cyk, sprawy rodzinne. Stan gry został zapisany, podlecimy szybko tam jeszcze. Płotka nie jest. Gdzieś tu płotka się czai, nie wiem gdzie ona jest. Gdzieś tu na minimapie widzę, ale nie widzę tutaj na grze. Gdzie ona tu pomiędzy tymi drzewami tu lata? Chodź tu płotka. Jedź, jedź. My idziemy sobie teraz w tamtą stronę. Idziemy tu sobie w tą stronę. Ścieżką. Pobiegniemy. Właściwie to jest bardziej tam. Coś, dobra, coś tam było, ale już nie będę zwracał uwagi na to, co tam było. Coś tu ciemno jest. Dobra. Idziemy tu jeszcze sobie wziąć te. Nikt nie chce wykorzystać szansy. Co tak się gada? Misje. Nudzi się tak i biednych ludzi nachodzi. Wiecie co, wyciągnę jeszcze sobie. Dobra, to tam. Jak cię baronowi przećwiczą na. To zaraz sobie tutaj ogarniemy. Dobra, wiecie co, ja sobie to zapiszę w tym miejscu.
pochodnie sobie wyciągnę. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie wam za oglądanie tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć, papatki, papa. Pa.